Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie obchodzi w 2011 roku 50. rocznicę swego istnienia. Placówka została oficjalnie oddana do użytku 15 września 1961 roku. Jednak jak wynika z książki meldunkowej, pierwsi mieszkańcy przybyli już w miesiącu lipcu. W pierwszej wersji zakład był budowany z myślą o osobach dorosłych. Lecz po zakończeniu budowy Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie przeznaczyło zakład dla dzieci, chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. W czasie oddania do użytku w 1961 roku był to zakład specjalny dla dzieci. Obecna nazwa Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie funkcjonuje od 1999 roku. Od początku lat 60., odkąd zakład zaczął funkcjonować, sporadycznie tylko dokonywano przemieszczeń mieszkańców z chwilą osiągnięcia przez nich pełnoletności do innych domów. Toteż umieszczone w fazie powstania domu kilkuletnie lub kilkunastoletnie dzieci mieszkają w nim do dnia dzisiejszego. Pierwsze lata funkcjonowania zakładu to przede wszystkim wyposażanie i urządzanie pomieszczeń oraz zabezpieczanie podstawowych potrzeb dzieci. Warunki bytowe mieszkańców były trudne. Podczas dnia mieszkańcy przebywali w przepełnionych salach dziennego pobytu. Powierzchnia pomieszczeń sypialnych wynosiła 50 m kwadratowych. W czterech sypialniach przebywało od 18 do 22 podopiecznych. Metalowe łóżka stały jedno przy drugim. W początkowym okresie istnienia dom posiadał 4 łazienki z 8 sedesami dla 139 podopiecznych. Pomimo, że 50% podopiecznych było niepełnosprawnych ruchowo, dwupiętrowy wówczas budynek nie posiadał windy. Świadczenie usług w domu ograniczało się do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Aktywizacja mieszkańców wiązała się z wykonywaniem prac porządkowych na terenie domu i istniejącego wówczas gospodarstwa. Jedynymi formami rekreacji i integracji były organizowane sporadycznie spotkania okolicznościowe, a dopiero w latach 80. i 90. wyjazdy do zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej. Schemat organizacyjny domu był bardzo ograniczony. Obejmował dział opiekuńczy, dział medyczny i zaplecze gospodarcze. Do późnych lat 90. dom zatrudniał kadrę o niskich kwalifikacjach. Tylko dyrektor posiadał wyższe wykształcenie. Pozostali pracownicy, zatrudnieni bezpośrednio przy pracy z mieszkańcami, poza pielęgniarkami, nie posiadali żadnego wykształcenia merytorycznego, przygotowującego ich do pracy z mieszkańcem upośledzonym umysłowo. Większość z nich posiadała wykształcenie zawodowe, a nieliczni średnie. Kondycja finansowa i materialna domu stale się pogarszała. Zaniedbania technologiczne i organizacyjne negatywnie wpłynęły na wygląd budynku i jego otoczenia oraz zakres świadczonych usług. Dopiero od roku 1993 w Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie rozpoczął się proces wieloletniej naprawy w celu zapewnienia mieszkańcom właściwego poziomu usług bytowych i opiekuńczych. W budynku domu przeprowadzono remonty pokoi, łazienek, wymianę podłóg, wymianę okien i drzwi. Przeprowadzono modernizację kotłowni, kuchni i pralni. W związku z dużym zapotrzebowaniem na miejsca w Domu Pomocy Społecznej powiększono budynek, dobudowując nowe skrzydło i podwyższając o jedną kondygnację. Z czasem powstały także filie domu w Ostrowie Krupskim, Stężyce nad Wieprzańskiej,
i w Bzowcu. Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest placówką dysponującą 295 miejscami, zatrudniającą 211 pracowników. Zgodnie z decyzją wojewody lubelskiego z dnia 31 marca 2010 roku Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie posiada zezwolenie na prowadzenie domu na czas nieokreślony. Specjalizuje się w następujących profilach: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla osób przewlekle psychicznie chorych. Budynek główny przy ulicy Kwiatowej 1 w Krasnymstawie przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 175 miejsc. Filie w Ostrowie Krupskim i Stężyce Nadwieprzańskiej dysponują łącznie 65 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Filia domu w Bzowcu przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponuje 55 miejscami. W ostatnich latach w Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie nastąpiły wyraźne zmiany jakościowe. Placówka czysto opiekuńcza, niegdyś słabo wyposażona socjalnie, przeobraziła się w placówkę o wysokim standardzie. Oprócz zapewnienia mieszkańcom godziwych warunków życia, daje im terapię, opiekę medyczną, psychologiczną, rehabilitację, zajęcia kulturalno-rekreacyjne. Zapewnia opiekę duszpasterską. Dom Pomocy Społecznej umożliwia szeroki rozwój swoim mieszkańcom poprzez aktywizację, integrację i realizację zainteresowań. Oferuje bogaty i zróżnicowany repertuar form spędzania czasu wolnego. Dom posiada tereny zielone umożliwiające spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz ogniska i wspólne grillowanie. Mieszkańcy domu korzystają z różnych form terapii zajęciowej. Wykonują proste prace plastyczne oraz różne prace użyteczne na rzecz placówki. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród mieszkańców filii, cieszy się biblioterapia. Podopieczni korzystają z księgozbioru Domu Pomocy oraz biblioteki powiatowej w Krasnymstawie. Mieszkańcy, którzy lubią śpiewać, muzykować czy chociażby słuchać muzyki, mają możliwość korzystania z muzykoterapii. W domu istnieje zespół muzyczny Tonacja, w skład którego wchodzą pracownicy i mieszkańcy. Wysoki poziom zajęć z terapii muzycznej ma swój wyraz w osiągnięciach mieszkańców w przeglądach i festiwalach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych: pływanie, podnoszenie ciężarów, jazda konna, piłka nożna, tenis stołowy, bocce. Przy domu istnieje sekcja olimpiad specjalnych słoneczni. Sportowcy odnoszą znaczące sukcesy w zawodach regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Nasi mieszkańcy są mistrzami Polski olimpiad specjalnych w trójboju siłowym, jeździe konnej i tenisie stołowym. Szczególne osiągnięcia to złote medale dwóch naszych mieszkańców w trójboju siłowym w letnich europejskich igrzyskach olimpiad specjalnych Warszawa 2010. Nasz dom jako jeden z nielicznych w Polsce posiada własne konie do hipoterapii i jazdy konnej. Organizujemy dla naszych mieszkańców przejazdy bryczką, a w okresie zimowym kuligi. Dom Pomocy Społecznej posiada wyposażoną w specjalistyczny sprzęt salę rehabilitacyjną.
fizjoterapeuci prowadzą z mieszkańcami ćwiczenia, które mają na celu poprawić lub utrzymać ogólną sprawność organizmu. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie dla każdego mieszkańca. Mieszkańcy leżący korzystają z ćwiczeń przyłóżkowych w swoich pokojach. W ramach szeroko rozumianej integracji umożliwiamy naszym mieszkańcom dostęp do kultury, oświaty i rekreacji. Organizujemy wycieczki krajoznawcze, wyjścia i wyjazdy do kina, teatru, na imprezy sportowe, koncerty, turnusy rehabilitacyjne. Mieszkańcy domu uczestniczą w pielgrzymkach, rajdach rowerowych, spływach kajakowych. W okresie zimowym organizujemy wyjazdy na stoki narciarskie, kuligi i ogniska. Dom Pomocy Społecznej organizuje dla swoich mieszkańców imprezy okolicznościowe, takie jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Walentynki, Mikołajki i Sylwester. Tradycją stało się cykliczne organizowanie turniejów warcabowych oraz gry w tysiąca. Dom Pomocy Społecznej w Krasnystawie współpracuje z innymi domami z naszego regionu. Nasi mieszkańcy bardzo chętnie wyjeżdżają do innych domów na zabawy taneczne, przeglądy piosenki oraz różne imprezy integracyjne. U siebie cyklicznie organizujemy przegląd kolęd i pastorałek, turniej tenisa stołowego i od kilku lat piknik integracyjny Domów Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Krasnystawie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowników. Większość pracowników posiada wyższe wykształcenie. Kadra pracownicza systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uzupełniając wykształcenie oraz biorąc udział w kursach i szkoleniach.